75 lat świętuje w tym roku Teatr Tradycja. Z tej okazji aktorzy amatorzy z Rozmierzy szykują premierową komedię, a ich działalność ma szansę trafić jako pierwszy opolski wpis do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk. O szczegółach Katarzyna Polaczek. Do Ameryki, a w sumie czemu by nie? Tu w Późnicy się narobisz na hrabiowskim majątku. Paruje rzeką. Próby trwają już od kilku tygodni. Tym razem aktorzy amatorskiej grupy teatralnej Tradycja na tapet wzięli sztukę Michaela Sowy pod tytułem Tam, gdzie nie pada. Sztuka opowiada o emigracji Ślązaków w połowie XIX wieku do USA, dokładnie do Teksasu, gdzie założyli oni kilka osad. Tradycyjnie nowy spektakl zaangażował w przygotowania niemal całą Rozmierz. Aktorzy samodzielnie nie tylko reżyserują sztukę, lecz także tworzą kostiumy i scenografię. Od 75 lat Tradycja gromadzi podczas przedstawień tłumy mieszkańców Rozmierzy i okolicznych miejscowości. Do tej sztuki potrzebujemy 11 aktorów, ale będą też statyści, którzy po prostu muszą zrobić nam ten tłum, który tam pojechał do Ameryki. A myślę, że to właśnie co drugi dom w Rozmierzy będzie brał udział w tym wydarzeniu. Nie przygotowujemy jakiegoś tam znanego klasyka, który był już wystawiany gdzieś w innych teatrach, na innych deskach, na innych scenach, ale wystawiamy taką sztukę, której jeszcze żaden teatr nie wystawił. Przy okazji jubileuszu pojawił się pomysł, aby działalność teatru trafiła na Krajowy Rejestr Dobrych Praktyk, czyli drugiego oprócz listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego, wykazu regionalnych zwyczajów, które powinny być chronione. O ile z pierwszej listy krajowej dowiadujemy się, co jest niematerialnym dziedzictwem, tak z tego rejestru możemy dowiadywać się, czytać, w jaki sposób najlepiej chronić te elementy dziedzictwa niematerialnego. Byłaby to pierwsza praktyka z naszego regionu na liście obok m.in. Flisu Wiślanego czy konkursu Palm Kurpiowskich. Decyzja będzie znana w ciągu kilku miesięcy. Tymczasem premiera spektaklu Teatru Tradycja odbędzie się 21 września w Świetlicy Wiejskiej. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski.